Witam jak zawsze gorąco na moim kanale i zapraszam na kolejny odcinek, gdzie pewnie będę kolejne lamy robił, a może i nie, w końcu się uda coś zrobić poprawnie, ale nie ma się co oszukiwać, pewnie będzie bida. Może dzisiaj zrobię samochodową rzecz, znaczy patrol samochodowy. W końcu dostałem chyba jakieś te barierki do rozkładania, więc może będę musiał się bawić. Bo jakby cały czas tą dzielnicę robię. Mam 8 na 10 w tej dzielnicy. Kurde. Ej, samochód. Ta dzielnica wygląda na większą, znaczy część dzielnicy, no, stare miasto. Chociaż to też jest spoko pod samochód. Długie drogi. Dobra, lecę tutaj. Będę godzinę się zastanawiam, gdzie ruszyć. Odejść od biurka. Rejestruj przekroczenia prędkości za pomocą radaru ręcznego. Ale wziąłem patrol samochodowy radiowozem. Nie kumam tego. Recently we've been receiving a lot of complaints about cars driving too fast. Maybe you can pay special attention to speeders. Copy that. There's an emergency. Urgent response required. Officer available? I'm on my way. Biorę. Jak to przypomnę, jak się samochodem rusza. Tak, mamy światełka. Chyba nie muszę jechać włączonym kogutem. Ten pojazd użył kierunkowskazu, no ale cóż. Znaczy nie użył. Jakaś mgła, kurde. Zmieniają się tu warunki pogodowe czasem. Ale ten silnik hałasuje normalnie. Co to tutaj coś? Grubo. Bariery drogowe, tak wiem. Znaczy nie wiem, właśnie. Zarządzanie korkami drogowymi i upłynnianie ruchu za pomocą barier drogowych, które znajdziesz w bagażniku twojego radiowozu. Bariery drogowe zmuszają pojazdy do zmiany pasa i do zawracania, gdy bariery stoją na skrajnym lewym pasie. Na skrajnym lewym. Pozwalają one też rezerwować miejsce parkingowe. Pamiętaj o usunięciu ich ziemi, gdy nie będą już potrzebne. Dobra, że się udaje rozstawić jakoś z głową. Powiedzmy, że nie muszę stanąć inaczej. Dobra, wysiadaj. Czapka na głowę. Otwieraj bagażnik, kobieta. Bariera drogowa. To co, całą drogę chyba zostawię, mi się wydaje. Jak sobie przypomnę, jak to się robi. Wyjmij barierę. I... No jak się ją rozstawia? Halo. Nie mów mi, że... A, dobra. Już się bałem, że mi się gra zbugowała znowu. Zróbmy tak. Serio? Pachołki. Zarządzanie korkami drogowymi, upłynianie ruchu. Jeszcze pachołki? Tak, bo pewnie wybrałem sobie patrol samochodowy. To muszę pachołeczki wziąć.
Niech będzie zatem. Pachołki. Okej. W sumie nie przeczytałem, jak mam się popachałkować. No ale zakładam, że jakoś tak. Myślę, czy jak? Po co ten składać pachołki i ten? Nikt nie przejdzie teraz. W sumie dobrze. Nie mam pojęcia. Co to się w ogóle stało? Samochód na samochodzie? Może tego dałoby się jakoś odholować. Dobra. No cóż, postoicie sobie państwo. Dobra. Się zintegrowali ludzie w jednym miejscu. Może... Nie da się poprosić o... żeby przeszedł w inne miejsce. Halo. Can you describe what you saw? I respected the speed limit, I'm very sure. I'd like to see your driver's license and car insurance, please. Yes, officer. There you go. Mężczyzna, bla bla bla. Data urodzenia chyba się zgadza. Ta osoba ma rozszerzone źrenice. Fajnie. Dajesz mi na teścik. I'm just taking a sample to see if you've been drinking and driving. Chyba dozwolona ilość alkoholu, bo nie krzyczy mi gra. A jak narko, narko? I'll take a sample to check if you've taken drugs before driving. Nic. Ile kierowca może mieć alkoholu? To jest pytanie. Ale na ogół jak jest przekroczona ilość, to... To gra jakoś informuje. Powrót. Działania. Dajcie mi tu alkohol. Funkcjonariusze mogą przeprowadzić dopuszczalny przez prawo limit alkoholu we krwi wynosi 0,8 promila. 08008 08008. Nie ty, tylko ty. 008. O Boże. Nie chcę ciebie przesłuchiwać, tylko chciałem kolesia przesłuchać. Super. Mogę kolegę przesłuchać? No mega fajnie. Dobra. Jest i koleś. Pokaż mi jeszcze raz ten... Trzeźwość. 008 albo 08. 00, czyli dopuszczalne. Kurde. Przeszukiwać nie muszę, to nie. Protokołu jeszcze za wcześnie. Przeszukać chyba też nie ma sensu. Teraz koleżanką bym chciał. Dzień dobry. Let me see your driver's license and if available this vehicle's insurance, please. Yeah. Sure, officer. A to facet jest? Myślałem, że to kobieta. Dokumenty są nieważne. Już zapomniałem, co mam zrobić, jak są dokumenty nieważne. Oskarż. There's a ticket for carrying an expired ID.
It will cost you between $75 and $100. You're ruining my day. Wystawiam, póki pamiętam. Jest rozłoszona, dmuchaj. Please cooperate peacefully while I take a sample to check if you're drunk. Kolega jest pod wpływem. No, a jak tam narko? I just need to collect a sample to see if you're under the influence of any illegal substances. Okej. Przesłuchaj świadka. I might have forgotten to use the turn signal. I'm not sure. Możliwe. A zobaczmy. Przeszukiwanko. Cooperate for a pat down. Przeszukano bez nakazu, nie znaleziono żadnych. Przeszukano bez nakazu. Coś nowego się pokazuje. Dobra, kolego. Kajdanki. Trzeźwość na obecność alkoholu. I have to arrest you for DUI. Please cooperate. What? Przynajmniej zajdzie z drogi. Będę mógł ten mieć łatwiejszy dostęp. Napisane jest, że przesłuchałem wszystkich, ale tutaj nie ma wypadku czasem? Dzień dobry. Chyba nie. Czas się dymi. Nie mogę zagadać, a nie chcę za daleko odbiegać. Dobra, kolega. Znikaj się pojawia. Dobra, róbmy zdjęcia. Może na początek. Bo chyba będzie co focić. Kurde no, jak tak można komuś wjechać? Jeden na drugiego. Fenomenalne to. Ta gra normalnie chyba tak, jakby to powiedzieć, randomowo tworzy te wypadki. Bo jeszcze takiego nie widziałem. No a w sumie co ja gram w tą grę? Ciekawe jak go się odholuje. To jest taki ten zintegrowane. Przecież jakby koleś siedział w tym samochodzie, jakby ten drugi wjechał na niego w ten sposób. Przypominaj, pomijając fakt, jak on by mógł to zrobić w ten sposób, to on by nie przeżył raczej tego. Dobra. Ej. Masz protokół, kolego. Chyba, że... Dobra, już myślałem, że się zwaliłeś. Daj protokół. This is your accident report. Okay. Thank you, officer. Backup requested to take a suspect into custody. I repeat, backup requested. Copy that. The nearest available unit will be sent to your current location. W sumie to sam chciałbym takich kolesi odwozić. Pan też możesz odjechać. Here's your accident report. Thank you so much, officer. All right, you can go now. Drive safe. A czy ja wprowadziłem tamtemu kolesiowi ten? Chyba ta. Please cooperate and come with me to the police van. Ubezpieczenie nieprawidłowe. Ciekawe, czy się da odholować. Rewizję pojazdu robić? I've got a vehicle here for towing. Can you send a tow truck to my current location? Tow truck will arrive at your location shortly, officer. Pozbieram pachołki. W
Już spokojnie, taksówko. Będziesz mogła sobie jechać, kobieto. I co mam tutaj? Zrzucić te pachołeczki, czy jak? Uzupełnij narzędzia. Może nie muszę. Bariera drogowa blokuje dojazd pojazdu, czy już usunąć? No właśnie idę. Masz już przy sobie. To co ja mam zrobić? Tak? Gro, jak schować pachołki? A, dobra, już widziałem. Poślepemu po oczach, tutaj. Już biegam, biegam. Człowiek, bo się tak pieknisz. O, jestem ciekawy, jak on go weźmie. A, wziął tego z domu. Dobre. Odstaw bariery, dobra. Wsiądę. Albo jeszcze nie wsiądę. Wezwałbym kolejny wóz, żeby to zabrał. Can you send a tow truck to my current location? Tow truck will be at your location shortly. Wyjadę trochę na pobocze. Okej. Bariera drogowa blokuje. Jaka bariera? To jest jak traktowana jako blokada, bariera? Bo ja już chyba wszystko pozbierałem. I zaraz przyjadą, będzie spoko. Zastanawiam je... Mię. Czemu tak tutaj stoi? O co chodzi? Zbagowała się, czy miałem ją przesłuchać, czy co? Przeszła mnie do zwolnego miejsca. Kto? Gdzie? O! No i dobra. Dzień dobry. Interwencja. Przeszła mnie do zwolnego miejsca. No, officer. You must be mistaken. Dobra. Papiery. Kobieta. Dajcie mi komputer. Ważność stanu bezpieczenia, pozwolenie na broń, rozbój, posiadanie kokainy. Nieźle. Dobra. Mandacik. Będziesz... rozłoszczona, czy nie? Jesteś rozłoszczona, to przeszukanko. Jakieś rozłoszczona, to ludzkie zęby. Po co ci ludzkie zęby? I? Plastik, chusteczki, guma, ludzkie zęby, no okej. Okay. It's fine. Have a nice day. Jak tam? Co ja mogę z tą zrobić? Że blokuje. Może ją ten... Policyjne sygnały ręczne? Myślę, że to fakoles jest.
Jak? No, jedź, kobieto. Kierowca nie mógł nie za... nie mógł... No i? No, koleżanko. Denerwujesz mnie. Hej, hej! Pull over to the side of the road! No i? Halo. Dobra. Zbagowała się chyba. Hej. Idę se stąd. Żeby na bonus się załapać, muszę tutaj... No, na prędkości ich trochę pokontrolować, tak myślę. Tylko muszę gdzieś przystanąć w fajnym miejscu. Może tutaj? Włączę światełka. To chyba tak trzeba. Jestem na patrolu. Zobaczmy, jak tam kolega. Moim zdaniem krzywo stoi. Zaryzykujmy. Najwyżej mi odejmie. Za głęboko. Czyli jednak nie. Trudno się mówi. Kolega, okej. Ubrać. Moim zdaniem masz rejestrację, nieważne. Czy tam ubezpieczenie? Wyjmij suszarki kieł. I popatrzymy, może ktoś tutaj będzie brykał za ostro. Chociaż tu takie puchy, że szkoda gadać. Wszyscy tam jadą. Dobra, mamy kolegę. E. 25, a 29 jechałeś. Kolega. Dobra. Kolejny. Dobrze pojechał. Ła, bo światło. Światło się zamoczyło. Tamta chyba przechodzi w niedozwolone miejsce, z tego co widzę. Okej. Złapię z dwóch i idę dalej. Tak myślę. O, idzie kolega. Dobrze jedzie. Nie ma chętnych? Pomóż iść tam wyżej. O, kolega skręca. Dajesz. 28, dajesz. Nie, to nie. Ty, dobra, podbiegnę. Wydaje mi się, że tutaj więcej towaru jeździ. Ktoś się z tobą przywitał. Hej. I co, jak przyszedłem, to już przestali jechać? Dobra, kolega. O, bracie. Przy pasach?
Człowieku. Się nie przyspiesza. Kurde, nie udało mi się go złapać. Ten wyhamował. Dobra, jeszcze jednego i spadywam. Dobry ze mnie policjant, tak stać na środku drogi. Suszarko. No serio, nic nie idzie. Ten się zatrzyma, bo pasy są. O, a jak kolega? O, bracie. Dobra. No i pięknie. No serio, można tu połapać ptaszki. Dobra, ale już mi starczy. Idę trochę z buta, popatrzę. Tu byłem. Zobaczę, co tu dają. Nigdy nie wiadomo. Jak tam rejestracja? Okej. To okej, szyba cała. Powiedzmy, że stoi w porządku. Tu kolega jak? O, brać. Rejestracja już. Da. Powiedzmy, że to już normalnie. Wyraźnie jechał szybko, ale ten się zatrzymał. Oj, moje przywitanie. Rejestracja okej. Wszystko okej. Głupie, że ten. Jadę na patrol policyjny, a każą mi ten za pomocą radaru ręcznego wykruszenia patrzeć. Za to bonus dostaję. Zobaczymy, jak kolega ruszy z kopyta. Jaki? Aha, i się zatrzymał. Dobra. Koniec tego suszenia na dzisiaj. Zobaczmy, co my tu mamy. Rejestrację. Aha, odkryto coś. Dobra, się bałem. Okej. Wszystko okej, panie. 2021 zauważyłem, że mają żółte. A 2022 chyba czerwone. O, styczeń, no kolega. Mandacik. Też mandacik. Pięknie. A kolega jak? Kolega wygląda w porze. Dobra. Śmigam do radiowozu. Jadę dalej. O, kopciu. Kolego. Nie ma tak dobrze.
interwencję. Czapeczka. O, w dupę, ale kopci. Jeszcze spojrzę na rejestrację, żeby nie było. Tak, wiem, że ma uszkodzoną rurę wydechową. Ślepy nie jestem. Samochód. I have to detain you because your car is emitting a lot of smoke. Sorry, but I don't think so. Mhm, czujesz alkohol? Slowly step out of the car and move to the sidewalk, please. Koleżanko, ci się nie wydaje? Pewnie Sylwestra wracało się i ten. Let me have a look at your license and registration, please. Here you go, officer. Kobieta, 10.5, pick-up, bizuje, jak to tam się wymawia, dobra, oddajemy. Zobaczmy na szybko, czy nie jest poszukiwana. Okej. Dmuchaj. Okay, let's just check if you're under the influence of alcohol. Jest pod wpływem. Przekroczyła o 600. Nie, ale dobrze, że gra podpowiada, jak ktoś złamał to prawo jednak. Przynajmniej w tym trybie, co ja gram. Oskarż o wykroczenie. Samochód. To już chyba oskarżyłem, nie? I'll issue a ticket for a smoky vehicle. That would be up to $400. I don't have that much money. Przykro mi. Nie. Allow me to do a pat down search in case you're carrying anything illegal. Skoro jesteś pijana. Namoczone rodzynki. To jest. Namoczone rodzynki to jest przestępstwo. Federalna kobieta. Dobra, ale to i tak mogę cię skuć. Rodzenie kartoteki. Nie. A, czyli to. Please, no! Wezwij. Bo już nic więcej nie mam do zrobienia. Nie mogę oskarżyć, że kierowała pod wpływem, nie? Pomogłem, to już zrobiłem. Dobra. Backup requested to take a suspect into custody. I repeat, backup requested. Copy that. The nearest available unit will be sent to your current location. O, jak szybko. I'll be arriving at your location soon. A ja sobie jeszcze przeszukam samochód. I'll take charge of the suspect, partner. Zawsze te 25 punktów może wpadnie. Za każde otwarcie drzwi mam 5 punktów. O, pistolet ma. Ale chyba miała pozwolenie. Chyba. Nie mogę tyłu przeszukać? Mogę. Smartfon w bagażniku podejrzane. I ostatnie drzwi. Ogórek. O, grubo. Z tym ogórkiem. I've got a vehicle here for towing. Can you send a tow truck to my current location? Hey there. Your location shortly, officer. Rejestracja ok. Mam nadzieję, że nie będę im przeszkadzał w dojechaniu.
pięknie. Ona to raczej... To raczej miała chyba ten... pozwolenie na broń. O, nie miała? Chyba, że to nie ona była. Dobra, jedźmy. Jak się światło włącza? Zmiana kierowcy? Po co? Światła mijania. To jedziemy dalej. Może jakiś wypadek się jeszcze trafi na koniec? Bo będzie jakaś nuda. Wygląda, że okej. Ej, kolego. Trzeba uważać. W sumie... Jaki mam rewir? Tutaj... Czyli jakby wypadałoby zakręcić w lewo. Też tu się kończy chyba gdzieś mój rewir. Kurde, nie pamiętam jak tempomat to był. Czy ja nie jadę pod prąd? Czasem? Tak czasem. Czy mi się wydaje? Wydaje mi się, że pod prąd jechałem? Albo mi się nie wydawało. No nic. Policjant ze mnie. O, kolega na przystanku stoi. Nieładnie. Jak tak można? Jeszcze rejestracja nieważna. O, kolego. Czyli tak mandat za nieważną rejestrację. Mandat za... Za... przystanek autobusowy. Can you send a tow truck to my current location? I have a vehicle here that needs towing. Tow truck will be at your location shortly. Dobra, jak już tu jestem, to sobie popatrzę. Jaka rzeźba normalnie. Hey there, officer. Dzień dobry pani. Hey there. Pobiegam trochę dla sportu. Dobra, moim zdaniem ten to już stoi daleko od krawężnika. Sorry. No, w końcu. Dalej. Okej. Szyba cała to całe. Kolega już czas przekroczony. Tu mandacik. Jak to minus 5? Czemu? To inwalidzi mogą stać? Dlaczego? Czym inwalida jest lepsze, że może mieć przekroczony czas? Fajnie.
trąbę mi robią. Jak tam prędkość? Kolega też dobra prędkość. No fajne miejsce w sumie. Tylko jak nie będą jechać za drugimi, to raczej prędkości nie będą przekraczać. O, kolega ma ten. Podświetlane te. Da radę go dogonić. Kurde. Ale lipa. Neony miał. Sprzątanie ulic? Może nie mandatu na zaparkowanie? Za zaparkowanie na samochód stojący w strefach czyszczonych w godzinach sprzątania ulic. O kurde. To ja o tym nie wiedziałem. Może nie mandatu za parkowanie w strefie parkowania taksówek. Kurde. Sporo tego. I've got a car here that needs towing. Can you send a wrecker to my current location? Sure, it will be with you shortly. Wrzesień. O nie, jest wrzesień. Hello, hello. Pięknie. Co tam następnego? Tu okej. Też okej. Wkurzył mnie ten samochód z tymi neonami. Neonowy chłopak. Normalnie. Żebym sam mandatu nie dostał. O, siema. Interwencja. Graffiti. You're being detained for spraying graffiti. Well, I'm really sorry, officer. Tata, przepraszam, przepraszam. ID, dokumenty. Here you go, officer. Mężczyzna. Jest zdenerwowana. Dobrze, dobrze. Zaraz się przeszukamy. Jest zdenerwowana. Let me frisk you for any illegal items, please. Okej. A bardziej drobiazgowa rewizja. Kindly cooperate with me. Makijaż. O, nic dziwnego, że jesteś zdenerwowany. Czyli grafit i mandacik. Fines will be around $400 to $1,000. Really? That is so much money. Ja. $1,000 jak zapłacisz, to się nauczysz. To chyba mogę jako tylko. O. Mandat nałożony. I tyle, nie? You can leave now. Have a great day. Miłego dnia. Super. Miłego dnia. Czy mi się uda kogoś jeszcze uszczelić? Zaraz mi się pewnie zmiana skończy.
jedź, przekrocz prędkość, bądź taki fajny. Serio. Co słychać? Hej. Dzień dobry, mamy nowy rok. Znaczy, w realu. A kolega jak? Jakoś nigdy się nie znam na tych znakach. Środa. Co my mamy? Wtorek. Czyli chyba okej. Bo nie można parkować w środę. Wygląda w porządku. To jedziemy dalej. Zasadniczo, o kolego, niedozwolonym miejscu przechodzisz. A spróbujmy. Gra nic mi nie zasugerowała. Ale ten... Zobaczmy, czy dostanę minus 5. Aha. I don't agree with you, officer. The green light for pedestrians was on. Everything's fine. You're good to go. Bye. Nie rozumiem tych zawiłości. Wyraźnie przychodził w złym miejscu. Czasem jest tak, że przychodzą po pasach i gra sugeruje, że jest przejście w złym miejscu. Dobra, jedziemy do bazy. Jak się skapnę, gdzie jest baza? Gdzie jest baza? Tutaj? W sumie jeszcze wyjdę. Muszę zobaczyć ten pomad. Gdzie jest? Zmiana widoku, tempomat LB, dobra. Przynajmniej nie muszę gazu trzymać cały czas. Ale jakoś tak ten silnik słabo brzmi. Kolego, myślałem, że mi przewalisz. No dawaj, zielona. Kolejna gra, której na zielone będę czekał. Wyłącz ten kierunek. Koleżanka na czerwony przychodzi z butelką w ręku. To chyba niewskazane. Ale jestem po służbie. Też po służbie też mógłbym zareagować. Powiedzmy, że mi się nie chce. Super ten. Policjant ze mnie. Dobra, jeźdźcie 35 chociaż. Ten silnik się męczy. A ja tu w lewo. Przepraszam. A gdzie ten komisariat? A, tu na lewo, dobra. Ciekawe, czy oni tak mogą tu skręcać, jak jest ciągła linia. Pewnie nie mogą. Cóż, jestem policjantem, tak. Okej, wysiadaj.
czapeczkę z głowy, czyli tylko premia 20 punktów. 4 mandaty tylko wystawiłem za ten, za przekroczenie prędkości. Lipa. I gdzie jest moje siedzisko? Tutaj? Ciekawe, czy level wpadnie. -17. Co zrobić? Serio, 66 punktów zabrakło, żeby na 9 przeskoczyć. Ale lipa. Kurde, no. Okej. W następnym odcinku, kurde, no. Te patrole samochodowe jakby dają więcej możliwości, te rozstawianie pachołków, te sprawy. No z drugiej strony, no nie wiem, zobaczę. Czy będzie patrol pierwszy, czy samochodowy. Zobaczę. Dzięki za obejrzenie tego odcinka i oczywiście zapraszam gorąco niebawem na kolejne. Nie wiem, którego dnia, bo teraz mam wszystko w rozsypce. Będzie, kiedy będzie. No, w każdym razie jeszcze raz dzięki, hej.